książce Zamach na prawdę Małgorzata Wasserman odsłania kulisy śledztwa w sprawie wydarzeń z 10 kwietnia. Córka posła Zbigniewa Wassermana od 5 lat z uporem i determinacją próbuje dowiedzieć się, dlaczego musiał zginąć jej ojciec. Małgorzata Wasserman odpowiada na najważniejsze pytania. Czy Donald Tusk i Ewa Kopacz stanęli na wysokości zadania? Dlaczego wraki Czarne Skrzynki wciąż są w rękach Rosjan? Ile wart jest raport Jerzego Millera? Czy w Smoleńsku doszło do zamachu? Zamach naprawdę. Naprawdę warto przeczytać. Książka powstała dlatego, że po pierwsze jestem winna to własnemu ojcu, jestem winna to społeczeństwu polskiemu. Jest tak wiele nieprawdziwych informacji, jest tak ogromny chaos informacyjny panujący na jakby w społeczeństwie. Wreszcie jest tak duże zmęczenie tymi informacjami sprzecznymi, że postanowiłam najprościej jak potrafię, najbardziej autentycznie jak potrafię podzielić się tą wiedzą, którą posiadam, bo albo jestem uczestnikiem tych wydarzeń, dotknęły mnie one bezpośrednio i mam dostęp do wszystkich możliwych źródeł, gdzie mówi się i bada się tą katastrofę. Jesteśmy to winni ludziom, którzy zginęli. Smoleńskiem będę zajmować się do końca, do tego momentu, do którego nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności i przyczyny tego, co tam się wydarzyło, dopóki prawda nie dotrze do każdego obywatela naszego kraju.